Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MC, a oto przy wami kolejny odcinek z Guest Series Sam 3 BFI, już 10 na kanale, panie i panowie. Potęga podziemi to poprzedni pociąg, z którym się mierzyliśmy, zajął nam ponad godzinę, a teraz mamy zaginione świątynie Nubi. Zostały nam 3 poziomy, z czego właśnie to jest jeden z trzech. Lecimy, zobaczymy, co się stanie. Nie widzieliście kastenki, zostaliśmy zestrzeleni przez biomechanoida, prawdopodobnie przez biomechanoida. No i teraz jesteśmy z pustymi rękami, krótko mówiąc, i musimy sobie poradzić. HQ, this is Stone. Wilson's chopper is down. Repeat. We are down. I need extraction. HQ! Quinn! Come in! Chyba lipa, co? Fan-fucking-tastic. Super. I guess I won't be talking to them for a while. No tak, jesteśmy na pustyni. Musimy uważać na Sand Whale'a przede wszystkim, na pająki, które będą wychodzić z podziemi. No i musimy znaleźć broń. Chyba w każdym Seriusami jest taki poziom, gdzie mamy broni, mi się wydaje. A może się mylę. O! Trzy pająka. Mam młotek przynajmniej, nie mieliśmy kompletnie nic. Tak, nie wiem, w czwórce mieliśmy chyba pistolet sam na początek. Chociaż. A teraz nie mamy kompletnie nic, więc... O, mamy to jeszcze, zapomniałem, przepraszam, mamy tą broń. Mam pancerz jakiś, spróbujemy tam się dostać. Przed Sand Whale'em. Że w ogóle Sand Whale tu będzie, jakkolwiek. Ops, ops, ops. Mamy to, więc nie jest źle tak naprawdę. Mogło być gorzej, mamy pełny pancerz, staram się oczywiście... nie przelatałem, co leży. 10 odcinek Seriusama, panie i panowie. To jest zawsze ciekawy numer. Z tyłu mam pająka chyba. Tak? Zawsze fajnie, jak seria dobija do dwucyfrowych numerów. Wiem, powinny się odcinki pojawiać częściej, no ale wybaczcie mi. Życie, krótko mówiąc. Chyba to jeszcze idzie? Chyba nie. Dawaj, ogólnie wstałem dopiero, także mogę być niecodzienny. Muszę się po prostu rozkręcić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, pajączki. Bo tam dwa idą, to akurat jest setne. Trzy nawet idą. Dobra, tutaj zetniemy trzy, jak da radę. Cztery! O, my ja chcę cztery ściąć. Muszę uważać, bo naciskają wyjętymi pociskami. Dziady jedne. No chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. Nie bójcie się wujka Mateusza. Aha, pięknie. Dobra. Tam jest broń? Nie, tam jest młotek znowu. Nie mogę mieć dwóch młotków, bez sensu. Ale okej, mam dwa młoty, nie wiem po co naprawdę daję tutaj dwa młoty, no ale okej. Tu sekretów parkourowych może być dużo, tak całkowicie szczerze. Jestem tak głupi, że przekawiłem to jeden sekret właśnie z bronią u góry. Tam było przejście w ścianie i ja przechodziłem na obok niego i go nie widziałem, ale to było głupie. Dobra, nie chcę się z wami bawić. Będę was deptał. Co, my tu mamy pistolet, no nareszcie. Mamy arachnoida małego, super po prostu. Żyć nie umierać. O, shit. Ile pająków w ogóle idzie, nie wiem czy widzicie. Dobra, udało się. Nikt za mną tutaj nie chodzi. Teraz pistolet mamy, to oczywiście będzie więcej przeciwników niż zawsze. Możemy się bronić teraz jakkolwiek. Dwa strzały na pająka, okej, okay. Got it. Oh shit, oh shit, oh shit. Tutaj wychodzą, was nie było tu wcześniej, halo. Panowie. Dobra. Masa pająków. Dobra. Ja mam trzecie osoby, bo się po pierwsze boję pająków, a po drugie chcę widzieć więcej dookoła siebie. Postanowiłem tak naprawdę. Tam u góry coś jest? Czym się zdawało? Może mi się zdawało. Za dużo rzeczy dookoła by było w sumie. Wszystko siebie. O, tam Sunway gdzieś grasuje po lewej. Pająki zostały zniszczone. Tam jest jeden. Tu nie ma. A boję się, że mi gdzieś z boku przyjdą albo z tyłu. Wszystko się może zdarzyć, więc muszę uważać. Się nie chcę zesrać. Czy mi grzywdę zrobię, tylko po prostu się nie chcę zesrać, nie? My tam mamy strzelbę, o mygy. Okej, okay. Jak go zbierzemy, to będzie Armageddon pewnie, więc trzeba uważać. Po pająki, bronicie, tak? Nie pozwalacie mi tego zdobyć, ja wam pokażę zaraz. Tu jest małe gnojki. Tu jest, tak, to jest strzelba, okej. Okay. Ma amunicji, no ale poradzimy sobie jakoś. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, przejdźmy. W kolejnej sekcji tutaj, o mygy. Widzicie, jak się pojawiliście? Bo i tak miało być, co Crow Team? I pyk, i pyk! Przypominam ogólnie wam, że po Seriusami 3 będziemy grali Jewel of the Nile DLC. Dlaczego? Ponieważ nie grałem go nigdy i chcę właśnie je z wami ograć. I DLC do, nie wiem czy jest do jedynki DLC, ale do dwójki z tego co pamiętam jest DLC. Więc będziemy w nie oczywiście sobie grali, jak przejdziemy drugą część. Drugie starcie oczywiście. Po Seriusama dwójki nie ma chyba... DLC, aczkolwiek mogę się oczywiście mylić.
dostępem. I to chyba tylko tyle, chyba są dwa DLC do ogenia. Może się oczywiście mylę, dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli się mylę. Ewentualnie przejdę sobie sklep z Team i zobaczę co i jak, ale możecie mi dać znać oczywiście, byłoby bardzo miło. Czy to jest karabin? Nareszcie! Z karabinu mogę strzelać. O, nie mów tak sam. Nie mów tak sam, bo subują mnie. Tu muszą być gdzieś sekrety, no nie ma mocnych. A może nie ma? A może nie ma? Kto to wie w sumie już teraz? W sumie sami nigdy nie wiadomo. Sekret może być pod nosem, a ja mówię, nie, że na pewno nie ma sekretów. A pewnie będą. Coś jest? Nie. O, kamikaze lecą, okej, to w takim razie odwrót. I to hajdy. Cwaniaczki. Ja wam pokażę teraz, no, come on! No, come on! No! No, come on! O, tam jest Scrapjack, okej, to już jest cięższy kaliber przeciwnika. Scrapjack, a mamy tylko karabin, to jest ciekawe. To jest fajne, żeby właśnie załatwić przeciwników niektórych broniami, którymi byśmy nigdy nie załatwili. Może tak to ujmę. Interesujące. A to jak na Scrapjacka użyję tego? Pewnie go nie rozwalę niestety. Ale spróbować można, czemu nie? A mnie przyciągnie do siebie, okej, okay, rozumiem. To jest lepsze chyba z bliska, co? Na Scrapjacka mi się wydaje. Oh shit! O mygy! O nie! Nie bij! Leży grubas, sobie. Zabiłem grubasa. Kilo kaloje, niech wysłucha masa, nie żałuję w ogóle. Zabiłem grubasa. Kto wie, czego to jest, to... ma u mnie punkt. Dostaję 3000 kocich punktów. Jak wiesz, czego to jest. Dobra, amunicja do strzelby zawsze fajna. Czemu koci? Bo mam awatar koci. I odnośnie tego awataru niedługo coś się fajnego pojawi. Od jednego użytkownika. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Bo mi się bardzo podobało. Zdychaj, bydlaku! Dosłownie bydlaku. Shit! Kurwa! Tego się nie spodziewałem! O kurwa! To było poważne! To był poważny przeciwnik, który się pojawił. Czy Sandway uniemożliwia nam cofanie się? Co za skurczybyk! Wow, okej. Okay. To mi trochę podpaliło dupę. Naprawdę, tego się kompletnie nie spodziewałem. Wow. Okej, okay, dobrze. W porządku, rozumiem. Ale tak z boku będziesz przychodzić? Trochę nie fair, kolego, co? Dobrze. Ogólnie z domu miałem pracę nad moim mikrofonem, co się musiałem dodać kompresor i tak dalej. Czyli teraz, jeżeli jak kliknąłem przed chwilą, to powinniście słyszeć mnie tak samo jak normalnie. W sensie, o kurwa! W sensie, to powinno się levelować na jeden poziom wszystko, no nie? A przynajmniej mniej więcej na jeden poziom, żeby nie było przesterów, żeby nie było nic takiego, żebym mógł się drzeć swobodnie. Wiem, brzmi to dziwnie, ale to było dla mnie ważne, okej? Okay? Dobra? Sandway teraz jest tam, przed chwilą był tam. Co za koleś. Dobra, spokój ma być, bo ja się muszę teraz uleczyć. Zaczyna mi ciężko jej trafić. Interesujące. Więcej amunicji do strzelby, zawsze się przyda na coś. Kurwa, nie wiem gdzie ich słyszę nawet już teraz. Tutaj, dobra. Dobra, po kolei panowie, po kolei, na spokojnie. There we go. Gdzie jest mój minigun? Przed chwilą go miałem, już go nie mam. Tak samo było w czwórce. Kompletny bezsens to jest. Na ostatnim poziomie wiesz, czego będę korzystał, więc... ja to wiem. Dobrze. Z wody samo wyjść nie może, prawda? Mam taką nadzieję. Tam jakaś broń jest. Na zielono świeci też. Ty pistolet drugi. Tak, oczywiście musi to być kamikadze. Dlatego biegłem do przodu i zatrzymywałem się. Taktycznie. I to jest helikopter, którym właśnie lecieliśmy i został zestrzelony na kascence, to jest, nie widzieliście. Nie, to jest samica do karabinu szturmowego. No to... w tej grze nie ma dwóch pistoletów, co ja gadam? O Boże, Mati. Dobra, czy coś tu było, co przekapiłem w ogóle? W
Widzicie w ogóle tą trawę? Tutaj patrzcie. To jest kompletny bezsens. Ja mam na full ustawienia wszystkie. Brak słów po prostu, brak słów. Do tego helikopter trzeba teraz obadać. W ogóle to jest oaza na pustyni, ciekawostka. No ta. No tak. Mamy strzelbę? Nie, mam dwójkę i strzelbę, nice. Czy dwa razy dwójkę? Nawet nie wiem. Może to były zapasy, które po prostu wyleciały z tego helikoptera, jak się rozbił. Tak też może być. Czy będzie? Oby nie. Czy mnie nie atakować? Jestem nie przygotowany do tego. Tu jest sekretów sporo, zakładam, ale nie wiem gdzie. O, w myrgy. Skrapczak się pojawił. O, nie. Dobra, i teraz masz przerąbane, stary. Mam nadzieję, że wiesz o tym. No tak, krzycz sobie, ja cię jeszcze pobiję. O kurwa. Fuck! Zdechniesz w końcu? No. Jesus Christ. Za grubas, naprawdę. Jest ciężkim przeciwnikiem. Jak ma się normalną broń, oczywiście, nie ma się wrzucić na rakiety takiej rzeczy. To jest ciężki przeciwnik. Teraz ma się te rzeczy to. It's easy. Więcej amunicji. Się zawsze przyda. Tam Sandway gasuje. Jak ja mam go teraz umieć? Muszę iść tam, zakładam, nie? No dobra, no to YOLO. A muszę tu iść, no maje, to nie powinien mnie tu zjeść, prawda? Z naciskiem, no nie powinien. Czemu wy tak dziwnie biegacie? Mówiłem, że dziwnie biegacie w czwórce, ale tutaj to w ogóle już przechodzicie samych siebie. O, teraz będziesz przeodobywał poważnie? Chory, pojebie. Widzę, że ty masz czas. I to dużo tego czasu. Ja ci zaraz pokażę, że nie masz czasu. O tym mówiłem właśnie, górka i kamikaze, jak graliśmy w czwórce ten poziom, holy god. Tu ich było sporo. Zdążyło mi na karabin zmienić, a to może dobrze. Czemu wy z boku biegniecie? Biegnijcie prosto, alkoholicy. Dobra. Dobra, priorytety najpierw, priorytety. Znaczy to jest, jedno i drugie jest niebezpieczne aktualnie, ale wiecie. Z tych dwóch to klip był bardziej niebezpieczny, bo jeżeli on by się tu kręcił, jak oni by tu byli, to... Aby trochę lipa. Czy on tu biegnie? Oby nie. Oby nie. Wiem, że Sandwich będzie mi kazał iść do przodu po prostu, no nie? Nie wskoczę. Albo wskoczę? Wskoczę tutaj. Tak czy nie? Halo? Tak, wskoczę tutaj, dobra. Myślałem, że tu nie wejdę. A pewnie się z tyłu. Bez sens. To już mówiłeś, stary. O, w mordę, no teraz co, nie wiem, co mam zrobić. Mówię, ta migana schowana? Minisekret odnaleziony. Dwa są! Good job, team, good job. Good job, very good job. Jeszcze, o, jeszcze, o my god. What the fuck can I do? Tu przyleci gnój. Siema, stary. Wypieprzaj! Ja potrzebuję wyrzutni jakiet. Potrzebuję wyrzutni jakiet teraz. Jak tych zdejmę jeszcze z tego, to te polipów nie zdejmę z tego. Ja tu padnę, jak nie pójdę do przodu. O, w mordę. O, dobra, muszę stąd iść. O, ja tu padnę. Do dziury muszę iść, pamiętam. Tu będzie pająków sporo, dobra, trudno. Tu jest wyrzutni rakiet, tak jest. Wypieprzam stąd, nara, bye. Au. Guys, stop it, you sons of bitches. Stop! Jestem napieprzony z każdej strony. Przestań. Bo jeden padł. Motherfucker, no. Patrz w końcu, czemu ci nie trafiło? O mój Boże. Padnij w końcu. Dziękuję. Jezus Maria. Gdzie jest ten pojeb? Tutaj. On się będzie ruszał, to jest trochę lipa. No come on, dawaj! Dawaj! Dobrze. Mi się pojawiło coś na dole. Oby nie, bo się zesyłam. A potrzebuję zdrowia.
Powiem tak. Bez żadnych tutaj dzikich wymysłów, ponieważ ja tylko chcę zabrać rzeczy i stąd wyjść, okej? Okay? Trochę się uleczyłem. Jest samolot jeszcze, w ogóle to sobie wezmę, to jest ważne. Nie wiem, czy ja dołem nie mam iść przypadkiem, chociaż... Nie, nie powinienem iść dołem chyba, co? Chcę się mylić. Kolejna paczka z amunicją. Tu sobie jest wyjście po prostu, okej, okay, mogę iść górę, mam bo tutaj. Elf full! A tak, ja mam pancerza, health mam. Patrzyłem na pancerz w ogóle, sobie zażycie przed chwilą. Nieźle. Okej, okay, no tutaj mamy tak, mamy fire power twardy teraz. Sandro oczywiście patrzy na to i mówi, haha, zabawny jesteś. Więc musimy dalej na niego uważać. Musimy na niego uważać cały czas w sumie, bo go nie rozwalimy niczym przez całą grę. Jedyne co go mogło zranić to atomówka, z tego co pamiętam. Mówiłem wcześniej, że ona tylko atomówkę nie rani, ale przeczytałem Netflixy i ogólnie wiki i okazało się, że tak, atomówka go rani, także spoko. Moje włosy oczywiście, jeżeli się zastanawiacie co z moją fryzurą dzisiaj, to powiem tak, nie śpijcie z mokrymi włosami. Dobra, wyrąbam banana na te włosy. Mają ważniejsze sprawy na głowie, czyli kamikadze. I to nie mało ich. A bez przybliżenia, bez przybliżenia. O, jak opadali, pięknie. Kamikadze i kleje to jest bardzo nieprzyjemne połączenie. Ogólnie. Przeładuj, no co jest? Au. Nie, nie dostałem, tak, to dobrze. Tu się obawiałem, że dostałem. Ile tu muszę zrobić? Nic nie widzę przez ten dym. Dobra. Chcę się skupić muszę, szczerze. Bo zmiana grać w takie gry to jest wyzwanie, powiem wam. Grałem w takie gry, jak nie spałem w ogóle całą noc. I na przykład po 24 godzinach w ogóle na nogach. Sam miałem wcześniej normalny, ale wiecie o co mi chodzi. A coś grubszego, jestem jest byk, okej. Okay. Ja powinienem paść szybko, dobra. Nie wiem czy jeszcze jeden biegnie, nie jestem w stanie stwierdzić. Ale ich sporo biegnie. Arachnoid! Priorytety oczywiście. Wiem, że przed nim mogłem się schować, ale... Wolałem go rozwalić od razu. Nie wiem gdzie mnie Sandway może zjeść, a gdzie nie. Zgadzam, że na tej powierzchni nie może mnie zjeść, także jestem bezpieczny chyba tutaj. Kuźwa ile ich jest, Boże Święty. Jebut! Za murem się schowali. Dobra. Ale ich tu leży. Tylko arachnoid oczywiście. Tylko jeden w ogóle arachnoid był, dziwnie. Kolego! Tak robić nie będziesz. Ja ci zagwarantować to mogę. Okej, okay, no to teraz biegniemy. To na tej powierzchni chyba Sandway nie może wyjść. To jest głupie. Nie jest głupie. To jest dobre, bo inaczej byśmy się nie mogli poruszać. Ale tak, czy tam jest minigun? Tak, czysto teoretycznie on powinien tutaj, no nie? Wychodzić. No ale hej, to jest logika jest sama, więc. Okej, okay, tu minigun się bardzo przyda z tego co ja widzę. Mam amunicję jeszcze dodatkową wcześniej do niego, także powinno być zajebiście. O, minigun, kiedy ostatnio miałem cię w rękach? Okej, okay, na spokojnie, co? Szykuje się ostre napierdalanie. Coś mi się wydaje. 150 to nie jest dużo. Ale coś z tego można podziałać na pewno. I na pewno... z tyłu? I na pewno podziałamy. Przynajmniej by się z tyłu coś zespiło. Nie. Wejdź na to, przecież wiem, że możesz. No. Here we go. Coś się zespiło, tylko nie wiem gdzie. Mhm. Ciekawie, ciekawie, nie powiem. A tu jest sekret, o proszę. O nie! Tu jest sekret, ja go chcę wziąć. Ja chcę ten sekret wziąć. Się spadło, tak troszeczkę. Tam ktoś biega, aha, dobra, okej. Okay. Tak, to pokazuje, że hej, wskocz na to. Dobra. Nie chcę spaść. Ten sekret chcę zdobyć mimo wszystko. Mi interesuje. There we go! Sekret odnaleziony, zajebiście. Zobaczymy, czy na drugim jest jeszcze. Ach, no idę to zejmę z tego. Nie opłaca się z minigana. Na szczęście jest to już amunicja.
Jest teraz plus. Chyba nic nie będzie, aczkolwiek nie jestem pewny. Nie, nic tu nie ma na górze. Okej, polip leci wszystko teraz, leci, co? Dobrze. No, atakujesz mnie? Oczywiście, że musiał się ruszyć, zanim w ogóle coś go trafiło. Nie, ponawalam trochę, może go trafię. No, ale trafiłem. Dobra, tym go zajmę po prostu i po sprawie. No, trochę to zajmie. Skawał skurczybyka, nie ma co. Tam mi ciebie machanoi, to mnie mało interesuje, bo ty tak rzadko trafiasz, więc... Dawaj, stary. Ile razy by się biliśmy już, stary, to jest tragedia. A widzisz, wysłałem rakietę górą. Nad swoimi pociskami i padłeś. There we go, zajebiście. O to chodziło. Bum, bum, coś was mało. Dajcie mi więcej przeciwników. No, ostatni poziom będę miał więcej przeciwników, to mogę być spokojny. Tylko 5, plus 5 jakie za samą rakietnicę. A może w środku było tylko 5 jakiet. Nie pomyślałem o tym w ten sposób. Jestem kanał czerwony, widzę go. Postaram się go zdjąć bez zwracania na siebie uwagi. Proszę tą sukę, nie wiem czy wy też. Tak, jest, okej. Okay. Czy to ma imię, ale dla mnie to jest suka głupia. Gdzie? Gdzie? Tutaj, dobra. Muszę jakieś co nawalać w nią, będzie lepiej. Było bezsensowne chyba zaraz wysłać rakiety na niego, chociaż trafiły. Nadbijemy go. Zratowałem. Nie widzę jej, nie widzę jej, nie widzę jej. Tam gdzieś, tam jest. Jak się skitała, cwaniała. Dobra. Chciałem powiedzieć cwaniła i cwaniała i wyszło mi cwaniła. Jakoś to, nie wiem co mi wyszło w sumie. Dziwnie mi wyszło, o Jezus. Co za wyrazka, Boże. Najpierw na kawę, do kina czy coś, a nie to, że będziesz mnie gwałcić w powietrzu. I shit. Dobra, nie widzę. Dobra, padła. Uff. Tylko jedna była, mi się wydaje, więc nie jest źle. Tam sobie jak, no idy, dwa chodzą, dobra, okej. Okay. Bawcie się dobrze, panowie. Jak żona, jak dzieci. Tam by mechanoid łazi. Kuźwa, wszystko tutaj łazi teraz. Może nie powinienem tak do przodu iść na Jana, no ale chcę pozbierać rzeczy, będzie dookoła chodzenie zazwyczaj. Panoc? Minigun tu leży. Hello. Dobra, panowie, denerwujecie mnie. Oh shit! Dobra, wy sobie tam bądźcie. Tu w ogóle jaka dziura jest, nie wiem po czym. Amunicja do minigana. Ile mogę iść maksymalnie? Łoo, sporo! Oh shit, oh shit. Hej, stary! Spotkamy się ponownie. Chcesz się ze mną ten zmierzyć, tak? A taki jesteś teraz. Taki jesteś cwaniak, tak? I tyle cię było. Skończyło się umakowanie. Ja mam minigana, co wy chcecie? Nie możecie do niej podejść nawet. Ja mam minigana, jestem zajebisty. Czy tam jest C4? Czułem to sąd. Mam full do tego. Mam pancerzyk. O, słyszę małpy. Chyba słyszę małpy. To tak. Bawcie się dobrze. Ja tam zamierzam nawet iść. Mam nadzieję, że jest to oczywiście jasne i klarowne. Czy ja nie chcę się z małpami tutaj teraz mierzyć. Ani teraz, ani później, więc... No. Sandway mnie tu nie zje, mam nadzieję. Tu jest za dużo zabudowań, żeby tutaj w ogóle wyskoczył. Aż taki kozak nie jest, a to wychodzi. Mam tutaj słupki, tam mamy arachnoidy jeszcze, z którymi się musimy rozprawić. A tu mam małpki w środku. A może nie małpy, tylko arachnoidy. Nie wiem, co wydawał taki dźwięk. Wychodziło na to, że arachnoidy, nie? Chociaż nie. Taki dźwięk wydawały małpy zawsze. Prawda? Nie, arachnoidy na to wychodzi. No, myślałem, że to zawsze są małpy. Tak, tak. Cześć, stary. A teraz wasza kolej!
There we go. Załatwieni? Dałem wam po prostu dłużej pożyć, no nie? Żebyście pochodzili, pozwiedzali okolice, zapoznali się z terenem, gdzie umrzecie. Wiecie, o co chodzi. No takie typowe, standardowe rzeczy. Co się robi przed śmiercią? Tu jest dewastator. Hell yes. Czy oni tu wejdą górą? Oby nie. To zmienia fakt, że wpadłem w pułapkę i to ostro. No i to ostro. Oj stary, co? I powiedz mi, po co ci to było, co? Tak to byś żył. Chociaż oni chyba mają wywalone, bo... Oni są klonami, więc... Wszystko jest klonami. Dobra. Żegnam. Żegnam. Trafiłem go? A to gagatek. Piękne ci strzały teraz były. Superowo. Dobra, chyba wyczyszczone, co? Rozejrzymy się jeszcze, czy nie ma jakiegoś kosmity do rozwalenia, ale chyba nie. Co cztery zebrałem? Zebrałem dewastator. To są dwie informacje, które bardzo mnie cieszą. Ponieważ dewastatorem zrobimy trochę roboty. Mnie to bardzo cieszy. To jest pancerz, tak. To będziemy mieli 100 i 100. To się pojawiło tutaj. Czy znowu ta suka tutaj jest gdzieś? Jest, okej. Okay. Trzeba być uważnym. Czemu tu Sandway gdzieś grasował? Czuje się to? Chciałabyś. Patrzyłem mi każe do przodu iść jeszcze raz. Bardzo możliwe. Atakujesz, nie? Dobrze. Ty mnie dopadnie Sandway, to jest plus. Nie chcę do przodu jeszcze iść, bo chcę się z nią upojać. Ty nie miał jej i jest przeciwnik z przodu na głowie, no nie? Ale no i dewastator niestety, no ale są priorytety, tak jak mówiłem. Chciałem załatwić jak najszybciej po prostu. No. Atakuj, dawaj. Dawaj, no. Co za głupie baba, Boże Święty. Dobra, let's go, idziemy dalej. Przez kanion. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Okej, okay, nie mamy tutaj nic, co możemy użyć niestety oprócz rakiet. To były chyba rakiety, nie? Dobra, zdejmę z tego. Bo i tak raczej z tego nie będę korzystał później. To jest przedsmak ostatniego poziomu, no nie? Ten korytarz tutaj. Ups, sorry, panowie, amunicja, dajcie mi chwilę. Poczekajcie, zaraz was opierdolę. Okej. Okay. Let's go. Ej! No to spał na mnie. Okej. Okay. Sandway znowu gdzieś tu gasuje. Oby nie gasował, o Boże, tutaj do mnie. Dobra. No i co? I na spokojnie rozwalamy po kolei, nie? Tam dewasy to chyba znowu leży. Chcę się mylić. Byki kolejne lecą. A nie, jeden tylko. Myślałem, że więcej biegnie. Devastator oczywiście. Nice. No i co stary? Co mam ci powiedzieć? Po raz kolejny, nie? Okej, okay, masz kolegę. Dobra, to zmienia postać rzeczy w takim razie. Przepraszam. I want to apologize. Chyba Jesus Christ, jakie nawalają. No i tu minigun się będzie... Przyda się bardzo minigun tutaj. Let's go! O tak! I to jest piękne! To jest to! Dokładnie tak! O yes! Poszło. O, runda druga, okej. Okej, guys, come on. Lecimy, dawajcie. Dawajcie, no zobaczymy, kto jest lepszy. Zobaczymy, kto ma lepszą broń. Łańcuchy czy minigun, no come on, zobaczymy. Sprawdźmy się, co? No chance. Okej, okay, knum, to jest już poważniejsza sprawa. Ja nic nie widzę. Ale nawalam cały czas. I wszyscy giną, także chyba jest dobrze. Miałem wyrzutki kul, nie mam nic takiego, niestety sobie nie mogę teraz pomóc. Tylko ja amunicji do minigana i już mi trochę rurka zmiękła. No i co teraz? Zadaję pytanie. Teraz musimy się zmienić na wyrzutnię rakiet. Nie ma dyskusji, myślałem, że ktoś idzie za mną, na szczęście nie. Ale tu musimy być bardziej precyzyjni niestety. I uważać, żeby nas nic nie upierdoliło. Nie trafiłem jego, to jest interesujące. Chyba na knuma trzeba uważać, bo knum to jest niebezpieczna
istota. Chyba klej się skończył w tym momencie. No właśnie, wysłała na mnie pociski, trzeba uważać. Dobra, no i teraz was to i Knuma załatwiamy. A, Jezus! Dobra. A ty? Ile on przybuje na siebie, to jest niesamowite, naprawdę. Dokładnie. Powiedz mi, jak smakuje moja planeta. Padł. Dwa razy powiedział to samo, fajnie. Okej, okay, ten zaułek mówi mi, że coś tu może być. Okej, okay, Jezus Maria, dobra. Pomału, panowie, spokojnie. Bo mi braknie kuźwa dewastatora, no nie, na was. Już wiem, po co go dostałem, tak by the way. Mam 4 pociski mi zostały. Nie jest dużo. Another one bites the dust. Nice, super. Elegancja Francja. Nic nie ma w efekcie. Lipton. Pam 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 pam. Teraz powinien nas sandwich tutaj gonić. Żebyśmy szybko poszli do tego. I sam powinien to skomentować, nie? Ale... Oh well. Koniec poziomu, panie i panowie. Ostatni człowiek na ziemi jest przedostatni poziom, z którym nam się przyjdzie zmierzyć. Graliśmy 31 sekund, a poziom przewidywał, że będziemy grać 45 minut. Okej. Okay. Zobaczymy, czy jest kascenka. Nie ma kascenki, a jest ciemno znowu. Dlaczego znowu jest ciemno? Dlaczego jest znowu ciemno? Nie chcę, żeby było ciemno. Ale okej, okay, to był bardzo fajny poziom. Takich poziomów... Ten poziom chyba jest w każdym Serious Samie. Nie wiem, czy w dwójce jest. Prawdopodobnie tak. Że nie mamy broni, musimy sobie poradzić i musimy znaleźć broń i nowe taktyki zastosować po prostu. I znaleźć po prostu broń z tych normalnych, które działają na tych większych przeciwników. To jest fajne moim zdaniem. Ale okej, okay, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, najcześciej, panie. Zapraszam was za kolejne odcinki Serious Sam 3 na kanale. Trzymajcie się. Pa, pa.